Maryjo, przynosimy Ci ten nasz trud, to zmaganie się z przeciwnościami, z ludzką słabością. Chcemy złożyć to Ci w darze, bo potrzebujemy od Ciebie tak wiele. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twego wstawiennictwa. Potrzebujemy, byś była z nami w każdy czas. Strzegła i ratowała nas. Amen. Kanonik archidiecezji tutejszej, tak? Kaliskiej. Z diecezji kaliskiej, Kobierno, 15 lat. Tak. Księże, to młodzi ludzie. Duża grupa przybyła na Instagram. No i to jest radosne, że są młodzi ludzie, prawda? Zwłaszcza przed świętymi dniami młodzieży, że tak, tak. Ile czasu biegli, ta sztafeta i no, może ciąg powiodę. Teren, który przebyli, to jest około 200 km. Loro l'hanno fatto 200 km a piedi correndo. Proprio qui, quindicesima volta a Częstochowa, questi giovani. Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 19 wczoraj. Nostro pellegrinaggio si è iniziato ieri con la Santa Messa alle ore 19. I pielgrzymi pokonywali trasę sztafetowo. L'hanno fatto la staffetta questi pellegrini, uno per un tempo e l'altro l'ha scambiato. Osoby, które pokonały tę trasę, pokonały ją w różnych wielkościach. Są tacy, którzy przebiegli około 70 km. Myślę, że panie około 30. Diversi tempo l'hanno fatto le persone, diciamo, lunghezza l'hanno percorso. Uomini circa 70 km, ma le donne 30 km. No nie wiem, co jeszcze. Proszę księdza, a ile osób w sumie jest tutaj z księdzem kanonikiem? Ile was biegło? 26 biegaczy. Allora, sono stati 26 persone per correre. Była jakaś szczególna intencja tego roku, tej pielgrzymki? Powołania kapłańskie. Tak. Modlitwa o powołania kapłańskie. Allora, intenzione particolare per questa volta era la preghiera per i nuovi vocazioni sacerdotali. Tanti auguri, wszystkiego dobrego i to też idzie na Włochy i wiele, wiele miejsc na świecie.